zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Połączenie seksu i agresji rodzi potężną podnietę. Takich słów użył kiedyś Louis Schlesinger, psycholog sądowy z Nowego Jorku. Wielu seryjnych morderców łączy ze sobą te dwa obszary, stając się wyjątkowo niebezpiecznymi drapieżnikami. Oni nie szukają kobiet i relacji z nimi. Oni polują, a swoje ofiary traktują jedynie jako źródło satysfakcji seksualnej. Zdarza się, że prowadzą podwójne życie. Jedno to, w którym zakładają rodziny, sprawiają wrażenie spokojnych, opanowanych mężów i ojców. Ale za tą maską skrywają drugą twarz, taką, którą widzą atakowane przez nich kobiety. To brutalni, wyrachowani zabójcy, którzy nie mają żadnych wyrzutów sumienia i dopiero atakując ofiary, są w stanie naprawdę osiągnąć przyjemność. Wielu z nich zaczyna bardzo podobnie. Najpierw podglądanie, później coraz śmielsze fantazje, publiczne obnażanie się, by w końcu posunąć się do ostateczności, gwałtu i morderstwa. Tacy sprawcy budzą szczególne przerażenie, bo pewne jest, że jeśli raz spróbowali zabójstwa i dzięki temu uzyskali nieprawdopodobną satysfakcję seksualną, to na jednej zbrodni nie poprzestaną. Właśnie taką bestią był skorpion. Był październikowy wieczór 1975 roku. 21-letnia Danuta pewnie przemierzała skwer obok peronu PKP w Gdańsku. Była sama. Nie miała pojęcia, że już wtedy ktoś uważnie ją obserwował. Miała być pierwszym celem, pierwszą ofiarą rodzącego się właśnie psychopaty. Wyłonił się z ciemności zupełnie niespodziewanie. Początkowo chciał zagadać do dziewczyny. Zapytał ją, czy ma przy sobie zapałki. Ale gdy Danuta nie zareagowała, wyjął schowany wcześniej młotek i kilkukrotnie uderzył ją w tył głowy. Zaciągnął w krzaki i tam chciał dać upust swojej seksualnej żądzy. Ale wtedy uświadomił sobie, że nie ma przy sobie młotka. Ten wypadł mu, gdy przenosił dziewczynę w zarośla. Wrócił więc po narzędzie i natknął się na inną kobietę, którą zaczął przekonywać, że znalazł kogoś nieprzytomnego i chce właśnie wezwać pogotowie. Oczywiście żadnych służb nie wezwał, a rozczarowany niepowodzeniem uciekł z miejsca zdarzenia. Danuta przeżyła ten atak. Ale mężczyzna nie zamierzał poddawać się przez tę jedną porażkę. W styczniu 1976 roku, czyli nieco ponad dwa miesiące po pierwszym ataku, postanowił uderzyć ponownie. Tym razem na jego drodze pojawiła się 26-letnia Mirosława. Również przechodziła w okolicach gdańskiego PKP. Kobieta wracała do domu. Gdy minęła furtkę, sprawca szybkim i pewnym ruchem uderzył ją w głowę młotkiem. Nieprzytomna Mirosława upadła na ziemię. Mężczyzna zaczął rozpinać jej spodnie, ale wtedy w budynku obok zapaliło się światło i spłoszony sprawca szybko uciekł, pozostawiając ofiarę. I podobnie jak w przypadku Danuty, również Mirosława cudem przeżyła tę napaść. Mężczyzna zabrał jej torebkę. Później, w trakcie śledztwa, wyjdzie na jaw, że poza atakowaniem kobiet ma jeszcze jedno hobby – to kradzież. Kolejną ofiarą psychopaty była zaledwie 19-letnia Jadwiga. Dziewczyna wracała do domu późnym wieczorem, gdy nagle została zaatakowana młotkiem. Gdy zaciągnął nastolatkę w krzaki, usłyszał tuż obok kroki. Szybko uciekł, pozostawiając skatowaną Jadwigę. Dziewczyna miała ogromne szczęście – przeżyła napaść. Po tym zdarzeniu niespodziewanie nastąpiła przerwa w atakach. Trwała aż 3 lata. Jak się później okazało, mężczyzna w tym czasie trafił do więzienia za kradzież. Izolacja nie sprawiła, że psychopata porzucił swoje fantazje. Wręcz przeciwnie, te w jego głowie stale ewoluowały i dał im upust zaraz po tym, gdy odzyskał wolność. 9 listopada 1979 roku spotkanie z psychopatą skończyło się tragicznie dla 18-letniej Ireny, która była pielęgniarką. Tego wieczoru wracała z kuzynką z kawiarni. W pewnym momencie dziewczyny się rozdzieliły i nastolatka ruszyła w samotną przechadzkę po Niestępowie, niewielkiej wsi na Pomorzu. Już wtedy psychopata podążał za nią jak cień. Gdy upewnił się, że poza Ireną nie ma nikogo w pobliżu, wyskoczył tuż przed nią i zaczął się obnażać.
Dziewczyna próbowała uciec, ale ten ją dorwał, zadał kilkanaście ciosów w głowę, a następnie zawlókł do rowu. Tam ją częściowo rozebrał. Zaczął dotykać jej narządów płciowych, onanizując się przy tym. Później, już po zatrzymaniu, w trakcie badania psychiatrycznego, mówił biegłym, że po takiej penetracji potrafił nie myć dłoni nawet przez 2 tygodnie, byle tylko wciąż czuć zapach swojej ofiary. Gdy osiągnął swój cel, porzucił ciało Ireny nad rzeką i odszedł. I już wtedy śledczy mogli być bardzo blisko schwytania go. A to dlatego, że po zabójstwie dziewczyny mężczyzna upuścił swój młotek. Ten wpadł do wody. W trakcie oględzin miejsca zbrodni milicjanci odnaleźli narzędzie. Młotek był owinięty bandażem. Sprawca wyjaśniał potem, że robił tak, by zimna główka nie ocierała się o jego brzuch. Ale to co ważne, na młotku wyryte były litery ZNTK, czyli Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Śledczy postanowili sprawdzić listę pracowników i być może tak dowiedzieć się, kto zabił nastolatkę. Ale w papierach nie znaleźli niczego podejrzanego. Mało tego, usłyszeli od pracowników, że w tamtej okolicy, właśnie nad rzeką, często dochodzi do polowania na tak zwane szczury wodne, czyli piżmaki. Zabijano je ze względu na futra. Żeby ich nie uszkodzić, zwierzęta ogłuszano właśnie młotkami owiniętymi bandażem lub materiałem. Milicjanci uznali więc, że narzędzie zgubił ktoś, kto chciał upolować tego gryzonia. Gdyby śledczymi pokierowała znacznie większa dociekliwość i drobiazgowość, prawdopodobnie ujęliby mordercę już po pierwszym zabójstwie. Tak się jednak nie stało, a liczba ofiar dramatycznie wzrosła. Następnym celem stała się 30-letnia Anastazja. 1 lutego 1980 roku wyszła z domu po tym, jak pokłóciła się z mężem. Nigdy już do niego nie wróciła, bo spotkała psychopatę, który zadał jej wiele ciosów w głowę. Znaleziono ją z rozbitą czaszką i rozrzuconymi nogami. Zabójca, podobnie jak w przypadku pierwszej ofiary, również tutaj dał upust swoim seksualnym fantazjom. Co ważne, z żadną z kobiet nie odbył stosunku, nie potrzebował tego. Zależało mu jedynie na dotyku, zapachu i bliskości. To go stymulowało i pomagało w masturbacji. Ważne jednak było to, by kobieta się nie ruszała. Była właściwie całkowicie mu poddana. Jak pewnie pamiętacie, podobną metodę stosował amerykański seryjny morderca Jeffrey Dahmer. Zależało mu na uległych kochankach, z którymi mógłby robić wszystko to, na co miał ochotę. To chore pojmowanie bliskości doprowadziło do zabójstwa 17 młodych chłopców i mężczyzn, których przed śmiercią Dahmer torturował. Niektórym z nich wiercił dziury w czaszkach, wlewał kwas do mózgu i czekał, aż staną się bezwolnymi zombie. Te eksperymenty nigdy się nie powiodły, a ofiary umierały, co nie było dla Jeffreya żadną przeszkodą. Był nekrofilem, ale też kanibalem. Fragmenty ciał niektórych ofiar zjadł, wierząc, że w ten sposób już na zawsze staną się jego częścią. Zło. Zbrodnia łowca ofiar. W przypadku polskiego psychopaty z Pomorza sadyzm zakończył się na zabiciu za pomocą młotka i dotykaniu swoich ofiar. Następnie spełniony seksualnie porzucał ciała, by na jakiś czas delektować się jedynie wspomnieniem dokonanego przez siebie mordu. Aż do momentu, w którym za cel wybrał kolejną, niewinną kobietę. 29 kwietnia 1980 roku była nią Alicja ze Skowarcza. Kobieta wracała z pracy, w domu czekali na nią mąż i dziecko. Psychopata odebrał im jednak bliską osobę, brutalnie ją zabijając. 17 września tego samego roku celem stała się 22-letnia Cecylia Zradziejowa. Była księgową. 10 dni przed śmiercią miała wziąć ślub. Morderca zaatakował ją, gdy wysiadała z autobusu w Lubikach. W lesie mężczyzna rozbił jej głowę, a następnie masturbował się nad ciałem dziewczyny. Przeszukał też jej torbę, z której zabrał to, co wpadło mu w oko. Zjadł też jedzenie, które dziewczyna miała przy sobie. Robił to później regularnie. Przeglądał osobiste rzeczy ofiar, wyjadał ich kanapki czy ciastka, nawet wtedy, gdy te jeszcze umierały w agonii. Nie miał żadnych uczuć i wyrzutów sumienia. Był wyjątkowo zimnym i wyrachowanym mordercą.
19 listopada zaczepił 22-letnią Grażynę. Kobieta pracowała w domu dziecka. Zapytał ją, czy jest jej zimno. Gdy odparła, że nie jest zbyt ciepło, odpowiedział: jednak nie za zimno, żeby się popieścić. Dziewczyna, wyczuwając zagrożenie, próbowała uciec, ale bezskutecznie. Zabójca zadał jej 7 ciosów w głowę. Nie miała szans na przeżycie. 12 grudnia zabił 30-letnią Wandę, a niecały rok później, w listopadzie, 19-letnią Halinę. To właśnie wtedy zachowanie zabójcy zaczęło się zmieniać, zupełnie tak, jakby ewoluował. Atakował już nie tylko wieczorem i w nocy, ale też w dzień, a w dodatku odstępy między poszczególnymi napaściami stawały się coraz krótsze. Przez tę nieostrożność i zachłanność nie wszystkie ofiary udawało mu się pozbawić życia. Dopiero po 8 zabójstwie, w grudniu 1982 roku, gdy zginęła pracownica fabryki, 24-letnia Bożena z miasteczka Skarszewy, do śledczych dotarło, że te wszystkie napaści to nie efekt przypadku, a zaplanowanego działania seryjnego mordercy. Zwłaszcza, że zabójstwo kobiety było jak dotąd najbrutalniejsze. 8 grudnia wracała do domu. Był wieczór, gdy niespodziewanie z ciemności wyłonił się zabójca. Uderzył ją w głowę, a gdy ta straciła przytomność, przeciągnął na drugą stronę ulicy. Wrócił po torebkę, którą powalona dziewczyna upuściła z dłoni. Gdy mężczyzna szedł po trofeum, Bożena odzyskała przytomność. Próbowała jeszcze wstać, ale wtedy morderca ponownie ją dopadł i zaczął zadawać kolejne ciosy. Następnie przerzucił ją przez pobliski murek i tam zaczął ją rozbierać. Po tych uderzeniach 24-latka już się nie podniosła. Dziś może zaskakiwać powolne działanie służb, ale w tym czasie milicja zajęta była głównie zawirowaniami politycznymi i działaniami opozycyjnymi, a nie napaściami na kobiety. Mimo to funkcjonariusze zdecydowali się na powołanie specjalnej grupy, której nadano kryptonim Skorpion. I właśnie taki pseudonim przylgnął do mordercy atakującego na Pomorzu. Śledczy stali przed bardzo trudnym zadaniem. Musieli powiązać te wszystkie napaści, ale sprawca nie zostawiał właściwie żadnych śladów. Jak dotąd nie popełniał też błędów, które mogłyby doprowadzić do niego milicjantów. Ci musieli więc nieco błądzić wokół ciał i krótkiej listy informacji. 11 dni po utworzeniu grupy psychopata zaatakował ponownie. Celem okazała się 19-letnia Ewa ze wsi Rytel. Znów silne uderzenia owiniętym młotkiem, zaspokojenie seksualne i zabranie trofeum. Dziewczyna o dziwo przeżyła tę napaść. Otumaniona, ledwo uniosła się na nogach i ruszyła na poszukiwanie pomocy. Tak trafiła do milicjantów, którzy na podstawie jej zeznań stworzyli portret pamięciowy. W całym śledztwie takich rysunków było kilka, choć mocno się od siebie różniły, miały kilka cech wspólnych. Na każdym z nich widniał szczupły mężczyzna z dość pociągłą twarzą, na niektórych widać było też niepokojące spojrzenie. Portrety były jednym z nielicznych punktów zaczepienia, którymi dysponowali śledczy. Poza tym mieli jeszcze ślad buta, który został na miejscu zbrodni. I to właściwie tyle. Reszta pozostawała domysłami. W swoich zbrodniach Skorpion stawał się coraz bardziej zuchwały. Był przekonany, że nikt nie jest w stanie go namierzyć i złapać. Wielu seryjnych morderców myśli właśnie w ten sposób. Wydaje im się, że są dużo bardziej inteligentni od policjantów, których często mają po prostu za głupich. Ich ego, wbrew pozorom, jest mocno napuchnięte. Patrzą na siebie jak na Boga, który wymierza sprawiedliwość, a nie jak na zbrodniarza. Dlatego nie dostrzegają swoich błędów i nie doceniają przeciwnika, jakim jest policja, czy tak jak w przypadku Skorpiona, milicja. Mężczyzna zaczął popełniać rażące niedociągnięcia, które w konsekwencji zaprowadziły służby prosto pod jego drzwi. W lutym 1983 roku psychopata zdecydował się na kradzież prosiaków. Zabrał je z pobliskiego gospodarstwa. W dodatku poruszał się z kradzionym żukiem. Zwierzęta zawiózł do siebie, a następnego dnia ruszył na kolejne polowanie. Tym razem celem znów miała być kobieta. Padło na Wiesławę, którą dojrzał przejeżdżając po okolicy. Wjechał w nią autem, a gdy ta upadła i straciła przytomność, wrzucił ją do swojego pojazdu. Następnie wywiózł w odludne miejsce i tam wykorzystał kobietę seksualnie.
Był przekonany, że ofiara nie żyje, więc po zaspokojeniu się wskoczył do pojazdu i odjechał. Miał jednak pecha, bo auto zakopało się w błocie. Skorpion musiał więc wysiąść, porzucić samochód i ruszyć w drogę powrotną piechotą. Wiesława przeżyła atak, a wezwani na miejsce milicjanci znaleźli pozostawionego żuka, którego mogli przeszukać. Tak odkryli odchody prosiąt, które wcześniej mężczyzna ukradł. Mogli więc przypuszczać, że morderca nie mieszka w Gdańsku, a gdzieś na gospodarstwie, skoro posiada świnie. To pozwoliło na lekkie zmniejszenie kręgu podejrzanych. W maju tego samego roku Skorpion zabił jeszcze jedną, 9. już kobietę. Była to 19-letnia Jolanta z miejscowości Narkowe. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. I tu dobra pasa mordercy zaczęła się kończyć. Popełnił on kolejny fatalny błąd. Postanowił ukraść sąsiadowi parnik, rolnicze urządzenie, które służyło do parowania ziemniaków lub pasz dla zwierząt. Potrzebował go, by wykarmić skradzione wcześniej prosiaki. Sąsiad nie miał wątpliwości, że za kradzieżą stoi właśnie Skorpion. Powiadomił więc służby i czekał na ich interwencję. Tak milicjanci dotarli do wsi, Góry. Tą nitką prowadzącą do Kłębka zaczęła podążać pewna funkcjonariuszka, która skontaktowała się z grupą zajmującą się sprawą Skorpiona. Skojarzyła kradzież parnika ze skradzionymi prosiętami. Te z kolei prowadziły do Żuka, którym potrącono młodą kobietę. Widząc splot wydarzeń wynikających z siebie nawzajem, milicjantka poprosiła kolegów, by przyjrzeli się sprawie. Wtedy po raz pierwszy wypłynęło na wierzch nazwisko Paweł Tuchlin. To właśnie on został oskarżony przez sąsiada o kradzież parnika. Milicjanci nie zignorowali słów koleżanki i postanowili porozmawiać z mężczyzną u niego w domu. W międzyczasie okazało się, że Tuchlin był już w przeszłości karany, i to za kradzież. Również jego zdjęcia nieco pasowały do portretów pamięciowych. I tu funkcjonariusze dostrzegli szczupłego mężczyznę o niespokojnym spojrzeniu. Mieli więc przeczucie, że wreszcie wpadli na jakiś trop. Do domu Tuchlina przyjechał główny śledczy Andrzej Gawryś. Towarzyszyło mu kilku innych funkcjonariuszy. Był 31 maja 1983 roku. Milicjanci obeszli dom dookoła, by najpierw nieco się rozejrzeć. Gdy spotkali Tuchlina, podeszli do niego, przedstawili się i poprosili, by pojechał z nimi na komendę. Mężczyzna był przekonany, że chodzi o kradzież parnika, więc nie robił żadnych problemów. Wtedy milicjanci nałożyli mu kajdanki, co nieco złamało pewność siebie Tuchlina. Przewieziono go na przesłuchanie. W tym czasie inna grupa milicjantów przeszukała całe gospodarstwo. Na miejscu znaleziono młotek ze śladami ludzkiej krwi, ale też obrączki, zegarki, a nawet pocięte majtki ofiar. Używał ich później jako chusteczek. W trakcie przesłuchania Tuchlin przyznał się do ataku na kobiety. Opowiedział o tym, jak polował, ogłuszał i zabijał. W trakcie wizji lokalnej z dokładnością demonstrował, jak rozbijał ofiarom czaszki, a następnie je molestował. I łapał całkowicie, nie? I mówił, stoi, mówię, bo powinien się pieścić. Wtedy ona chciała, robiła taki ruch do ucieczki. Jeszcze coś tam krzyknęła na mnie, czy powiedziała, na to nie zwracałem uwagi, ale jak ona zrobiła ten ruch do ucieczki, nie? W ten czas nastąpił atak z mojej strony. Ja nie łapałem, nie osłaniałem parasolki. Ile tych uderzeń było? To się nigdy nie liczy. To jest ręka sama, panie. To było pociągnięte, że ona jakoś tak wykonuje te ruchy rękoma, kładła na siebie, to jeszcze ręka tak opadała. A teraz chodźcie, poprawiała swoje spodnie. No, moja pieszczota była dobrze, muszę powiedzieć, że się to robiło. Podczas wizji Paweł Tuchlin sprawiał wrażenie wyjątkowo zadowolonego ze swojego zachowania. Żartował, uśmiechał się, zupełnie tak, jakby był dumny z tego, co zrobił. Milicjantka, która w niektórych momentach odgrywała rolę ofiary, była przerażona, ale jej emocjami Skorpion zupełnie się nie przejmował. Zresztą jak swoimi prawdziwymi ofiarami, które zabijał. Ich życie nie miało dla niego żadnej wartości. Ale kim właściwie był Paweł Tuchlin i jak doszło do tego, że stał się mordercą?
Mężczyzna urodził się 28 kwietnia 1946 roku w Górze, niewielkiej wsi położonej kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska. Był synem rolnika Bernarda, a także Moniki. Na świat przyszedł jako ósme dziecko, łącznie miał aż 10 rodzeństwa. Jego dzieciństwo nie należało do szczęśliwych, co mogło mieć duży wpływ na to, jaki był i co robił w dorosłym życiu. Ojciec Tuchlina był alkoholikiem, który uwielbiał znęcać się nad synem. Bił go notorycznie, bez najmniejszego powodu. Zastraszony, katowany chłopiec zamykał się w sobie coraz bardziej, budując wokół siebie jak najwyższy mur, który oddzielał go od społeczeństwa, ale też ogólnie przyjętych norm, które pozwalały na swobodne funkcjonowanie w całej strukturze. Mimo upływu lat, Tuchlin cały czas moczył łóżko. Nawet gdy miał już 15 lat, wciąż zostawiał na materacu mokre plamy. Jak mówił w sądzie w trakcie swojego procesu: moja choroba polegała na tym, że moczyłem się w nocy podczas snu, a jedynym wtedy dostępnym lekarstwem dla mnie w domu była pyda, splot rzemieni. Gdy się rano wstawało, to matka albo ojciec sprawdzali moje łóżko. Kiedy było mokre, to dostawało się porcję pydą lekarstwa. Następnego dnia scena ta się powtarzała, bo ojciec był zdania, że ja leję w łóżko złośliwie albo też z lenistwa. Ojciec znęcał się nad chłopcem nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, wysyłając w jego stronę lawinę obraźliwych komentarzy. Była niechęć do mnie, a już zwłaszcza kiedy tato sobie wypił, co nierzadko mu się zdarzało. Wtedy nie było już Pawła, był tylko dujcok, sikacz, śmierdziel. Z tej przyczyny nie dostawałem na przykład pieniędzy na kino. Niestety reputacja nastolatka, który moczy własne łóżko, wyszła również poza dom. O problemie młodego Tuchlina wiedziały też okoliczne dzieciaki. To skutecznie blokowało jego próby nawiązania znajomości czy przyjaźni. Potem podrastało się. Od czasu do czasu była jakaś zabawa w świetlicy. Poszło się, ale to wszystko dalej szło za mną. Chciało się zatańczyć. Dobrze, idziesz, prosisz dziewczynę, a ona cię zna. To jej nie wiem, ale chyba wstyd było tańczyć z takim, który moczy się. Mówi: śmierdzi, nie chcę z tobą tańczyć, czy coś w tym rodzaju. Koledzy, koleżanki, wszystko się śmiało. Paweł czuł się odtrącony i niezrozumiany przez wszystkich. Jednocześnie, gdy był już dojrzewającym nastolatkiem, zaczął odczuwać w sobie ogromną chęć budowania relacji damsko-męskich. Problem polegał na tym, że pojmował je nieco inaczej niż większość ludzi. Nie potrafił zbliżyć się do żadnej dziewczyny, a zamiast tego skupił się na podglądactwie. Zakradał się i po prostu patrzył. Taki był właśnie początek parafilii, którą po zatrzymaniu zdiagnozowali psychiatrzy. Czym ona jest? To zaburzenie na tle seksualnym. Osoba, która na nią cierpi, nie jest w stanie uzyskać satysfakcji przez normalny kontakt z drugą osobą. Kieruje się swoimi fantazjami, które mocno odbiegają od przyjętych schematów. To na przykład sprawianie bólu czy poniżanie. W przypadku Tuchlina początkowo było to właśnie podglądanie, onanizowanie się w miejscach publicznych, a także fantazjowanie o nieprzytomnej, bezwładnej kobiecie. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Gdy Tuchlin skończył 18 lat, przeprowadził się do Gdańska. Skupił się na nauce, elektryce i budowlance. Wziął nawet ślub, co mogło być zwiastunem normalnego życia. Gdyby podążył tą właśnie ścieżką, życia nie straciłoby aż 9 kobiet. Niestety, pierwsze małżeństwo okazało się całkowitą porażką i po zaledwie 2 latach przeszło do historii. Sam Tuchlin coraz częściej zaczął pogrążać się w swoich fantazjach, nad którymi stopniowo przestał panować. To nieuchronnie doprowadziło go do pierwszego ataku, które zapoczątkowało krwawą serię. Co ciekawe, już po tym jak napadał na kobiety, wziął kolejny ślub. Jego wybranką stała się Regina, z którą wrócił do rodzinnej Góry. Para miała 2 dzieci. Kobiecie nawet do głowy nie przyszło, że jej mąż jest seryjnym mordercą. Zresztą na zewnątrz Tuchlin sprawiał wrażenie troskliwego, spokojnego mężczyzny. Nie wdawał się w awantury, dbał o dom, był też miły, choć zamknięty w sobie. Prowadził całkowicie podwójne życie. I to również nie jest czymś nadzwyczajnym. Seryjni mordercy są doskonałymi manipulatorami. Potrafią stworzyć tak wiele masek, jak tylko zapragną. Dla świata mogą być najbardziej porządnymi obywatelami, którzy nie przejawiają żadnych psychopatycznych zachowań.
Mistrzem takiej podwójnej gry był chociażby John Wayne Gacy, o którym już wam opowiadałam w jednym z odcinków. Mężczyzna był wzorem dla lokalnej społeczności, miał dobrze prosperującą firmę, udzielał się też charytatywnie, odgrywając rolę klauna w szpitalu dla dzieci. I w tym samym czasie uprowadzał, torturował i zabijał młodych mężczyzn. Pozbawił życia 33 osoby. Właśnie dlatego seryjni mordercy są aż tak niebezpieczni, bo potrafią być jak kameleony, a o wielu z nich można powiedzieć: to porządny człowiek był, zawsze mówił dzień dobry i pomagał nosić zakupy. W trakcie przesłuchania Tuchlin przyznał, że pomysł na zabijanie kobiet młotkiem zaczerpnął jeszcze z czasów swojego dzieciństwa. Wtedy widział, jak w gospodarstwach ogłuszane są świnie. Uderzano je w głowę i wprowadzano właściwie w stan śpiączki. To tak wpłynęło na młodego wówczas chłopaka, że postanowił przenieść tę brutalną metodę również na ludzi. Przekonywał, że nie liczył, ile ciosów zadawał, a także nie kontrolował siły, z jaką uderzał. Skradzione ofiarom przedmioty oddawał z kolei swojej żonie. Ta, niczego nie podejrzewając, z chęcią przyjmowała te dary. W dniach, w których Tuchlin wychodził na polowanie, niemal zawsze odczuwał napięcie i niepokój. Zupełnie tak, jakby jakaś nieznana siła pchała go do tych zbrodni. Nie mógł nad tym zapanować, było to po prostu silniejsze od niego. Czuł, że musi zaatakować. Miał też swój typ kobiety, która stawała się jego celem. Musiała być młoda, szczupła i ładna, choć ta ostatnia cecha była najmniej istotna. Ważne było to, żeby była w danym dniu sama. Dlatego zanim którąś napadł, najpierw ją śledził. Gdy upewnił się, że nikogo w pobliżu nie ma, wtedy wyciągał młotek i zadawał potężne ciosy. Początkowo skupiał się na wieczorach i nocy, wybierał zwłaszcza mgliste momenty w ciągu doby. Zależało mu na tym, by być jak najmniej widocznym, a właśnie mgła na to pozwalała. Trudne warunki pogodowe, takie jak śnieg, deszcz czy wilgoć, skutecznie usuwały też wszelkie ślady, które na miejscu zbrodni zostawiał skorpion. Poza śladem buta przez długi czas milicjanci nie dysponowali żadnymi dowodami. Zanim Tuchlin trafił przed sąd, najpierw biegli musieli ocenić, czy mężczyzna jest poczytalny. Skierowano go więc na badania, które trwały 6 miesięcy. Spędził je w Szczecinie. Jego obsesja związana z seksem nawet na chwilę nie ustąpiła. Mało tego, będąc już w zakładzie, zaczął rzeźbić z chleba kobiece pochwy. Ozdobił je nawet włosami, by przypominały te prawdziwe. Miał się również zadłużyć w doktor psychiatrii, do której pisał listy. Prosił ją, by go nie lekceważyła, a w prezencie podarował jej jedną z przygotowanych pochw. Mimo tak skrajnego zachowania biegli nie mieli wątpliwości. Tuchlin był poczytalny i mógł odpowiadać za swoje zbrodnie przed sądem. Jego proces był, delikatnie mówiąc, burzliwy. Choć początkowo przyznał się do 10 zabójstw, a także 11 usiłowań, później przed sądem wszystkiego się wypierał. Przekonywał, że to nie on zabijał, a w pewnym momencie poprosił nawet o możliwość zmiany płci. Zapewniał, że do złożenia wcześniejszych zeznań zmusili go milicjanci, bo szukali kozła ofiarnego. Ale patrząc na wszystkie zebrane dowody, a także samo zachowanie Skorpiona, sąd nie miał wątpliwości. Był winny. W sierpniu 1985 roku skazano go na karę śmierci za łącznie 9 zabójstw i 11 usiłowań. Dziennikarze, którzy relacjonowali proces, zapytali Tuchlina, co by zrobił, gdyby jednak wyszedł na wolność. Odpowiedział wówczas bardzo wolno i wyraźnie: zapolowałbym. Tuchlin ani przez chwilę nie okazał skruchy i żalu za to, co zrobił. Zabijając swoje ofiary, był całkowicie bezwzględny. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie jego własne błędy, które doprowadziły milicjantów do gospodarstwa w górze, Skorpion zabijałby dalej. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok kary śmierci, a Rada Państwa odrzuciła możliwość skorzystania z prawa łaski. Wyrok został wykonany 25 maja 1987 roku. Paweł Tuchlin został powieszony w areszcie śledczym w Gdańsku. Został pochowany na cmentarzu w Pieniążkowie, choć jest i taka wersja, że jego ciało spoczęło na gdańskim cmentarzu Łostowickim w jednej z kwater bez nazwiska. Mecenas Marek Maj, który był obrońcą Skorpiona, twierdził, że w trakcie pochówku grabarze oddali mocz do trumny Tuchlina, zanim wieko zostało zamknięte.
Skorpion w chwili śmierci miał 41 lat. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.